napisane 250 lat temu. Teraz zbliżamy się do naszych czasów. Utwór, który został napisany 150 lat temu. 150, czyli już mniej o 100. I ten utwór napisał skrzypek belgijski, który był jeszcze wtedy studentem. Napisał taki fantastyczny utwór, że to się okazało, że to był jego najlepszy utwór, który napisał w swoim życiu. Ten skrzypek nazywał się Jean-Baptiste Apollay, belgijski skrzypek, i napisał koncert na skrzypce z towarzyszeniem orkiestry. On napisał na dużą orkiestrę, poważną, taką orkiestrę, która jest, tak jak ja, złożona z zawodowych muzyków, dorosłych ludzi. Ale dzisiaj akompaniować naszej skrzypaczce solistce będzie orkiestra dziecięca. To bardzo trudne zadanie dla nich. Myślę, że jak tak będziecie się fantastycznie zachowywać i pomagać nam, świetnie pójdzie koncert. A więc zapraszamy Małgosię Piekarską, skrzypaczkę. Prosimy, brawo. Thank you.
oczywiście zasłużona niespodzianka, czyli deser. Muszę się proszę posłużyć swoją ściągawką, ponieważ tu jest coś ważnego. Po pierwsze, jak mówiłam, poruszamy się w czasie, zbliżamy się do naszego czasu. I mniej więcej 50 lat temu, czyli w 1970 roku, został skonstruowany, stworzony film pod tytułem Kocia arystokracja. Film powstał w Ameryce. Reżyserem tego filmu był Walt Disney. Znacie na pewno filmy reżyserowane przez tego właśnie pana. I on stworzył właśnie ten film, Kocia arystokracja. O czym mówi ten film? O pewnej rodzinie, bardzo bogatej, pod Paryżem mieszkającej. Właściwie to już prawie sam Paryż. I właścicielka tego pałacu zapisała spadek swoich najbliższych. A ci najbliżsi to była cała rodzina pięknych, szlachetnych kobiet. Przepiękne kobiety. To była ta właśnie kocia arystokracja. Ale złośliwy lokaj, czyli służący, nie chciał się z tym zgodzić, żeby koty dostały spadek. W związku z tym zapakował koty i wywiózł na wieś poza Paryż, daleko, daleko. Myślał, że te koty tam zginą. Ale koty zaprzyjaźniły się z pewnym panem, który się nazywał Thomas O'Malley. I ten pan zaoferował im pomoc, żeby mogli wrócić do Paryża. To może by nie było takie fascynujące, ale od tego momentu zaczęły się różne bardzo ciekawe przygody właśnie tej kociej arystokracji, czyli księżnej mamy, czyli bardzo pięknej kotki i trójki dzieci. Trzech urwisów strasznych, urwisów grandzili podróże okropnie, ale też spotykali różnych przyjaciół. Na przykład spotkali na swojej drodze kota z kota, tak? Skata, jak się nazywa ten kot? Dobra, kot się nazywał Skata. I spotkali właśnie na swej drodze przyjaciół tego kota, bo ten kot Skat grał w orkiestrze jazzowej. I oni razem z tym kotem grali koncert. I piosenkę z tego koncertu pod tytułem Każdy chciałby być kotem, zagramy na zakończenie.